ten taki moherowy dzień i nadajemy, a jesteśmy na dobrej. Jesteśmy na dobrej tam od strony Muzeum Kopernik przez Wisłę. Mostem Syreny przejechałyśmy, nie z tej strony, czyli że z innej strony, bo tam na wprost, co Państwo macie, jeszcze dalej most Poniatowskiego. Tam po co nam po tym moście łazić, jak tutaj mamy blisko, proszę Państwa, to chociaż już do Buwu, to można i na piechotkę. Ale wiecie Państwo, no Warszawa jest wielką wiochą, Państwo zobaczą, no wielką wiochą. To jest 1,5 kilometra do Buwu, no to jak tutaj 3 autobusy są, no to po co nam tu się rozpędzać, aby lecieć, prawda? Tutaj na Zajęczej mamy tak 105, 118, 127. No dzisiaj taki właśnie ten dzień moherowy, że już począwszy od Radia Tok FM z Czerskiej, z Mokotowa, oni nadają i tego Giertycha reklamują. No ten Giertych też chodził pewnie kiedyś do kościoła i przestał w nic, tylko tam jakieś pieniądze ściąga, haracze. 4 córki, a że te 4 córki to się nie chcą słuchać nauczycieli, że w ogóle one mają swoje pomysły. Ja mówię, w ogóle moherowi to teraz to już nie wiadomo kto, oni co, bo tak, w Boga nie wierzą, a nawet jak tutaj w tym Caritasie, co dzisiaj nasza firma Google zauważyła na Lubelskiej 32, też przychodzą, żeby się nażreć. Wcale tam to jak Boże, jak wracali, jak wrzeszczeli, jak krzyczeli. Ja mówię, znowu jedno wrzeszczy na jednym rogu w Warszawie Moherowym, na Mazowszu nad Wisłą, potem coś tam wrzeszczy w drugim rogu, a potem pod tą strażą na Lubelskiej ta Kasia taka z ospalonej twarzy, gruba, tłusta. Oj, jaka to moherowa, Boże. Ona podchodzi i facetów po mordzie leje, a jeszcze ma tych swoich kochanków. Pewnie coraz mniej, bo ona jest obrzydliwie brzydka i taka strasznie, no ja nie wiem, to chyba ma już takich całkiem, proszę Państwa, na Mazowszu jesteśmy, całkiem znerwisły, co piją denaturaty, tak jak i ona, i tam przyjdzie na tę Lubelską, co nawet emerytki biedne, bo to wszystko biedne moherowi, to są biedni, proszę Państwa, i niegościnni na dodatek, i niemili, nie poczęstują się, to przychodzą na jakieś resztki zupy, ja mówię, że jest. Do tej dziuniowej mówię, bo ona siedziała w kolejce, jak już było 5 po 14. To przecież wiadomo, że jeżeli stołówka czynna jest do godziny 14, to tam już nic nie ma. A ja mówię, tak, jest, chleba nie ma. A potem mówię, pewnie i na pewno, że zupy nie ma. Że ją nabrałam. 105, Państwo zobaczą. Do Buwu. Także dzień taki tutaj w Warszawie moherowy, proszę Państwa. I wszystko moherowo, stamtąd żeśmy przyjechały właśnie. Dzień moherowy i wszystko, proszę Państwa, moherowy. No to...